Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj goszczę Kasię Plichte-Szwarc i będziemy rozmawiać, a w zasadzie kontynuować rozmowę o Teksińskim i jego twórczości. Tym razem już nie w kontekście wystawy, która była w Koneserze, tylko szerzej. Tak, jak wiecie, Teksiński jest jednym z najbardziej znanych polskich artystów, na pewno również za granicą, szczególnie o dziwo w Japonii miał swoich odbiorców. My to w ogóle tłumaczymy... ciekawa sprawa z tym. No właśnie, jest to bardzo upraszczane, bo mówi się, że to dlatego, że kultura i sztuka japońska lubi pewien rodzaj brutalizmu i takich przedstawień z pogranicza właśnie horroru czy jakiejś przemocy. Wydaje mi się, że to jest zbytnie uproszczenie, bo to tylko nie o to chodzi, bo wiele kultur ma takie upodobania i swoich fanów w takich kręgach, a po prostu mi się wydaje, że to jest twórca, który nie tylko tą treścią, ale i też formalnie miał niesamowity warsztat. Mało artystów w Polsce tworzyło w taki sposób, jaki on. Ciekawa sprawa, że to nie jest artysta, a propos warsztatu, który był kształcony w dziedzinie malarstwa. Absolutnie nie. Tak, a malował troszeczkę tak, jak się w dawnych wiekach malowało, czyli nie alla prima, i teraz krótka lekcja technologii. Alla prima znaczy, że dobieram kolor na palecie i po prostu nakładam go, także mam gotowy kolor. Tylko budował kolor warstwą transparentnych czy półtransparentnych warstw farby, które trochę działały tak jak filtry. Ok, tu był filtr na przykład zimny, potem ciepły i w ten sposób wielowarstwowo dochodził do takich bardzo plastycznych efektów. Tak. Tak się kiedyś malowało. To jest bardzo długi sposób malowania. Malarstwo holenderskie doszło do swojego rodzaju rzemieślniczej perfekcji w tej technologii. Na przykład malarstwo Hedy, Martwe Natury, jak ktoś nie widział w Muzeum Narodowym, to sobie obejrzeć i tak dalej. W każdym razie to jest bardzo stara szkoła malarska. Przedziwne jest to, że tak dużo stworzył w ten sposób i tak oryginalnych dzieł, że nie są jakieś takie często zupełnie inne od siebie obrazy jednak, nie? I no tam jedyne co to często malował na jakichś tam płytach wiórowych i tak dalej, to z kolei technologicznie jest taki trochę no-go, ale no mniejsza. No to były też kwestie po prostu środków, tak? No, tak. Środki nie były łatwo dostępne, poza tym bardzo kosztowne i nie zawsze artystę po prostu było na to stać. Szczególnie, że to był człowiek, który porzucił swoją karierę zawodową i zawód, z którego był kształcony, czyli architekt, inżynier, na rzecz właśnie sztuki. To był na pewno trudny wybór. Zresztą, co można było zobaczyć chociażby w takich materiałach jak książki o Beksińskim, czy sławny film Ostatnia rodzina, który powstał też całkiem niedawno. To jest ogromny sukces. Sobie porozmawiajmy chwilę o tym filmie, bo to jest tak ciekawe. Jakie masz odczucia? Powiem szczerze, że trochę bałam się obejrzeć ten film. Jestem z wykształcenia filmowcem, więc jakby staram się filmy oglądać dopiero jak przeminie ich pierwsza sława, nie w momencie, kiedy wszyscy o nich mówią, ponieważ wtedy no, nanosimy jakiś tam zawsze... No, jeśli czytamy recenzje. Ale nawet patrząc po moim środowisku z kolegów, znajomych, tak, to nie lubię się sugerować opiniami, które słyszę na bieżąco, a trudno tego nie robić, jeżeli rozmawiamy z przyjaciółmi, którzy są z branży. Tak? I tutaj byłam pozytywnie zaskoczona, ponieważ uważam, że to jest bardzo dobrze zrobiony film. Bardzo ciekawy pod każdym względem, i formalnym, i filmowym, zarówno jak i po prostu biograficznym, ponieważ oczywiście pojawiły się zarzuty, że ten film pokazuje rodzinę patologicznie, bo postać Tomka... To nie była normalna rodzina. Tak, ale ciekawa rzecz, że to postać Tomka Beksińskiego tutaj została strasznie zdemonizowana i tak dalej, i tak dalej. No ale ciekawe, czy ludzie, którzy o tym mówią, rzeczywiście znali tą rodzinę bezpośrednio, osobiście, żeby ocenić... Czy oni wiedzą na przykład, na czym polega zaburzenie biegunowe, które no właśnie, miał... No właśnie, to był po prostu niestety chory człowiek, tak? Tak, zdolny, ale chory.
Zresztą jakby preludium do tego filmu była książka Grzybałkowskiej, która opisała bardzo w podobny sposób również i Tomka, i relacje Tomka z ojcem. Co dla mnie było, tak odchodząc trochę od tematyki filmowo-książkowej, już czysto charakterologicznie, co mnie zauroczyło w postaci Beksińskiego w tych materiałach, to, że wszyscy sobie wyobrażają, że człowiek, który tworzy takie demoniczne, w cudzysłowie, prace, musi być spokojniejszy. Tak, ale już nie tylko spokojny, to już nie chodzi o psychopaci, też bywają spokojni, tylko kwestia taka, że wszyscy ludzie, którzy znali Beksińskiego osobiście, mam również kolegów, którzy przychodzili do niego do domu jako studenci, spotyka się z nim, rozmawiać, wszyscy mówili, że był niezwykle ciepły, spokojny, bardzo pozytywny i wesoły człowiek z ogromnym poczuciem humoru. On może nie był bardzo wylewny, było łatwo do niego dotrzeć, bo był po prostu skromny i taki troszeczkę wycofany, ale jak kogoś już poznał, to była niesamowicie pozytywna postać tak naprawdę. Z całej rodziny, tak jak powiedziałeś, w sumie chyba najbardziej pozytywna. Bo też tam jest takie, co osobiście mnie się w filmie bardzo podobało, to tam jest taki motyw właśnie a propos jego tam biografii i tak dalej, tam przychodzi do niego ta osoba, która tam z nim rozmawia i on zupełnie bez ogródek mówi o takich swoich różnych rzeczach, które no jak to emocje, czy jak to, i on jest zupełnie szczery w tym i tak dalej, no i potem prawda, żona się odzywa, która mówi nie, tak nie wypada, tak ten, no i ona ma trochę tej takiej pruderii i dłuszczyzny, no ale tam pan Beksiński się tam ten, że tam póki ona żyje, to tam tego. Tak samo zobowiązał syna, że póki ona żyje, że wymógł na nim takie przyrzeczenie, że on się tam nie zabije, prawda? Tak. Więc generalnie on był taki opiekuńczy, caring, że tak powiem, szczególnie wobec żony i tam jest jakieś takie ciepło w tym pokazane w samych faktach, jak to jest. Ale mi się podobało to, że on sam z siebie, jak mówi o jakichś tam swoich fantazjach i tak dalej, to on by mógł o tym mówić, jemu to nie przeszkadza, on nie potrzebuje mieć jakiejś autoryzacji nad własną biografią i tak dalej, więc to jest taki rys artysty, może bez autokreacji, ale takiego pogodzonego z sobą, co jest dość imponujące, bo myślę, że spora część kolegów artystów idzie w autokreację i tak trochę tam prawdę mówią, a trochę sobie tam pokłamią. Tak, i ciekawa sprawa, że na przykład jakby popatrzeć na samą sztukę Beksińskiego, to myślę, że wielu artystów, dlaczego ona ma też specyficznego odbiorcę na pewno, no bo nie ukrywajmy, każdy z nas miewa jakieś straszne wyobrażenia, złe sny, momenty, w których te rzeczy wręcz sprawiają nam jakąś czasami nawet przyjemność i tak dalej, więc jakby to w każdym człowieku drzemie, tylko ludzie, pierwsze, tak jak powiedziałeś, nie chcą o tym mówić, nie chcą się z tym konfrontować i często artysta nawet nie miałby odwagi, żeby pokazać, co w głowie mu siedzi tak zupełnie szczerze. To był prosty człowiek, w pewnym sensie o tyle prosty, nie mówię, że prosty, że nie wykształcony, tylko prosty w tym przekazie, tak jak wspomniałeś, że tak. On nie udawał, on po prostu przelał na swoją twórczość i śmieszne, bo tu mówisz o relacji z żoną. On zaczynał, jak tam wspomnieliśmy w poprzednim naszym materiale, od fotografii. Mhm. To był ten taki element przejścia do świata sztuki, gdzie on zrozumiał, że ta jego twórczość no, może mieć jakiegoś odbiorcę, że może w tym... No tak, albo będzie rysował bloki i tak. Apartamentowce projektował, albo będzie zajmował się sztuką, więc dokonał wyboru. Na pewno z powodu by nie umarł w tym czasie, gdyby projektował mieszkania i bloki, bo akurat, tak, to akurat było zapotrzebowanie nie ogromne. Jest taka scena w tym filmie, jak w ogóle on się wprowadza do tego mieszkania i tam są takie bloki w szczerym polu, takie błoto wokół i tak dalej. I tak to wyglądało wtedy i no mówię, to jest tak, że on zaryzykował w sumie prominentną wszystko. Pracę. Tak, ale wracając do tego, do tej relacji z żoną, to w fotografiach wczesnych Beksińskiego, to gdzie są często elementy z takich close-upów, elementów ciała, fragmentów jakichś dziwnych zbliżeń, trochę niepokojących i tak dalej, to modelką głównie była żona. I co jest zabawne, że ona nigdy, absolutnie nigdy
nie rozumiała za bardzo twórczości męża, ale tak, absolutnie w nią nie ingerowała, nie komentowała jej, jakby. To jest ciekawe, że żyjemy pod jednym, raczej możemy podejrzeć na przykład w filmie, to jest fajnie pokazane, dwójkę ludzi, którzy są skrajnie różni, ale całkowicie tolerujący siebie takimi, jakimi są i kochający się właśnie w ten sposób. I to jest też, myślę, wydaje takie błogosławieństwo dla takiego artysty. Jest inspirujące to w jakiś sposób, bo to też, to nie jest najłatwiejsza droga, ale to jest troszeczkę tak, jakby, wiesz, poprawiać profesora z matematyki odnośnie matematyki, albo zacząć się wkręcać w coś, co druga strona robi, a to on, to jest jej, czy jego branża, tak, nie? I tak, no, taka separacja, trudno powiedzieć, czy jest okej, czy nie, bo to zależy, czy kogoś interesuje, czy jest w stanie się ustosunkować, czy jest w stanie na przykład zająć pozycję taką bardziej widza w tym, co robi ta druga osoba, niż, nie wiem, kuratora, partnera, czy cokolwiek. No bo to są różne poziomy, że tak powiem, zwyczajnie wiedzy i umiejętności, nawet patrzenia na takie sprawy, aczkolwiek no, nie jest to wyjście jakieś ten, no tak, to też było takie fajne. I to tak a propos właśnie ciepła tego oddanego wizerunkowi samego artysty. Więc no, tak rozumiem, dlaczego na przykład żona Beksińskiego miała problem z tym, jak go tam przedstawiano i tak dalej. Jaki był pomysł na tą jego taką autobiografię i pokazanie jakby sylwetki artysty na zewnątrz. I widzę też, dlaczego Beksiński sam w sobie nie miał z tym najmniejszego problemu. Prawda? Bo dla niego to dom, nie dom, rodzina, nie rodzina. No po prostu mówimy prawdę, jak jest. Szczególnie, że nie zapominajmy, że artysta słynął z tych swoich nagrań wideo, gdzie dokumentował przede wszystkim w sumie tylko właśnie życie własnej rodziny, co spotykało się z częstym niezadowoleniem zarówno ze strony żony, jak i syna. Właśnie. To mi przypomina, wiesz, te sceny z filmu Amator, tam Sztur, tak, jest trochę podobny. I to jest niesamowite, że on miał jakąś taką potrzebę dokumentacji tego swojego własnego poletka, tego bliskiego życia, takiego właśnie zrobienia close-upu, nie tylko fotografii formalnie, ale też jakoś takiej człowieka jako człowieka. No i w sztuce dotknął tego wnętrza, że tak powiem, ludzkiego. Tak, oczywiście on się posługuje symboliką, alegorią i tak dalej. Półświadomie, podświadomie i tak dalej, ale sięga do tego, bo to, żeby uzyskać uniwersalność, albo można zbudować intelektualnie taką dużą konstrukcję, żeby dotrzeć do czegoś, co jest tam głębiej, albo można po prostu przewrócić coś jakby na lewą stronę i nie przejmować się, że tam są jakieś rzeczy i tak dalej. Jedno, drugie podejście jest ok. Pierwsze jest dla takich trochę spokojniejszych ludzi, myślę właściwe o bardziej zrównoważonym temperamencie. Drugie natomiast jest dla tych jednostek bardziej spuntowanych. No i tutaj on mimo tego spokoju, które miał, to zrobił z tą swoją sztuką mniej więcej właśnie to. Uwewnętrznił się, jak kiedyś mi jeden z nauczycieli tam plastyki powiedział, no uwewnętrznił się. I to jest to właśnie, właśnie to, że on nie miał z tym problemu. To nie jest droga ekskluzywnie jakaś właściwa, bo pytanie, czy dotykamy aspektu uniwersalnego, ludzkiego w sztuce prawdziwego, i tak dalej, a jak tam dotrzemy, to dróg jest tam dużo, nie? W każdym razie no, ta jego droga ze względu na rezultaty jest wręcz imponująca. Ja tu nie mówię o tym, że akurat jego prace się sprzedawały, tylko trzeba spojrzeć na to, co zrobił. No, to jest tak, po prostu na to, dobre. Że to jest też sztuka no, naprawdę unikatowa w skali światowej, bo tak, jak artystów jest po prostu bardzo niewielu. To jest jego świat i to tak, w świecie kopii, skopiowanej bardzo, przez bardzo kopię, kopii. Oryginalny. No
Jego, bardzo jego. I ciekawa kolejna rzecz, o której mało kto wie, że Beksiński swoich prac nie tytułował. I to jest też bardzo dla mnie fajny zabieg. Z jednej strony, na przykład tak sobie myślę, że jako artystka pewnie miałabym z tym problem, mnie kusiło, żeby nadać tytuły, które by poddawały, dawały możliwość jakiejś sugestii interpretacyjnej odbiorcy. A właściwie u niego absolutnie nie. On zawsze mówił o tym, że te obrazy, on tworzy ten, wylewa z siebie ten swój świat, a to, co odbiorca z tym światem już zrobi, co on w tym świecie zobaczy, to już jest odbiorcy i to jest jakby oddzielne dzieło. I myślę, że to jest bardzo dojrzałe podejście artystyczne, ciekawe, oryginalne też również. Tak, ale znowu, wiesz, normalnie jest, w sensie normalnie, no, bywa tak w sztuce, że jest tytuł i tytuł razem z warstwą, że tak powiem, samego dzieła sztuki, tworzy pewną grę. Tak. Nie? No i tutaj jest ten walor intelektualny. Jeśli zależy nam na, głównie na emocjach i nie chcemy sugerować widzowi nic, okej. Okay. No to jeśli tworzymy też intuicyjnie, tak jakbyś robiła zapis, strumień świadomości, że piszę po prostu to, co mi przyjdzie do głowy, no to mniej więcej tytułowanie potem takiego dzieła literackiego. Pytanie, czy ma w ogóle sens, nie? I tak dalej. Bo to był zapis jakby chwili i potoku myśli. Jeśli Beksiński tak tworzył, a z tego co mówił, to właśnie tak tworzył, to rzeczywiście, nie? Ale no mówię, no to tak jak ktoś ma jakiś taki większy plan na obraz i pracuje nad nim bardziej tak świadomie, w sensie intelektualnie, a nie podświadomie i bazując na emocjach, bo to też jest tak. On po prostu tego nie robił, nie tytułował obrazów. Mi się nie chce wierzyć, że on na przykład intelektualnie, wiesz, się wyłączał i działał głównie emocjonalnie. Biorąc pod uwagę technologię tego, jak malował, czy to było dość pracochłonne, to musiał myśleć o kompozycji, o wszystkich tych elementach, które są stricte intelektualne tak naprawdę, więc i o treści. Tak, ale nie, o treści też na pewno myślał, tylko po prostu pewnie stwierdził, że to są jego myśli. Że to są jego myśli, a jak ktoś na to spojrzy, to są właśnie, nie wiem, to jest jego czytanie tego obrazu i że dlaczego jego ma być jakieś ważniejsze albo coś tam. Kwestia koncepcji. No, to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli byście chcieli więcej się czegoś dowiedzieć o Beksińskim, czy chcielibyście, żebyśmy zinterpretowali na przykład jakieś jego prace na swój sposób, dowiedzieć się, byście chcieli, co Kasia widzi, a co ja widzę, a co krytycy inni widzą, to bardzo proszę, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I do zobaczenia następnym razem.